Witam bardzo serdecznie w kolejnym inspirującym filmiku. Dzisiaj będziemy robić eksperyment połączony z pracą plastyczną, nawiązujący do zbliżającego się święta niepodległości. Mam do Was na początek pytanie. Czy Wy wiecie, w jakich kolorach jest nasza flaga? Żeby na to odpowiedzieć, przeczytam Wam wiersz autorstwa Czesława Janczarskiego Barwy ojczyste. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Skoro autor wiersza zdradził nam, jakiego koloru jest nasza flaga, czyli biało-czerwona, pora na nasz eksperyment połączony z pracą plastyczną. To co, zaczynamy? Potrzebne będą kolorowa kartka, 6 płatków kosmetycznych, klej, pipeta lub strzykawka, pojemnik z wodą i czerwona krepa. Na początku przyklejamy nasze waciki w dwóch rzędach, 3 i 3 w jednym i w drugim rzędzie. I kartkę na razie zostawiamy, czekamy do wyschnięcia. Pora na eksperyment. Mam pytanie, jak myślicie, czy z takiej krepy będziemy mogli uzyskać kolor czerwony, żeby zabarwić nasze płatki? No to przekonajmy się. Wrzucamy naszą krepę do słoiczka z wodą i mieszamy. Czekamy, aż nasza krepa puści kolor. Popatrzcie, mamy piękny kolor czerwony. Jeżeli nabierzemy na pipetę, mamy już piękny kolor czerwony. Następnie, skoro wiemy, że flaga Polski jest biało-czerwona, będziemy barwić tylko i wyłącznie drugi rząd. Starajmy się robić to bardzo delikatnie, kropelka po kropelce, tak żeby nie zalać całej kartki. Tutaj chodzi również o cierpliwość. Popatrzcie też, jak woda przenika w zakamarki naszego wacika. Barwimy sobie każdy wacik po kropelkach. I ostatni. I tak powstała nam flaga biało-czerwona. Pozostawiamy do wyschnięcia i mamy ciekawą propozycję pracy plastycznej. Jak widzicie, w bardzo prosty sposób można zrobić eksperyment połączony z pracą plastyczną. Zachęcam Was do świętowania Dnia Niepodległości w Waszych domach. Inspirujcie się tym, co Wam tutaj przedstawiłam. Ponieważ nie możemy się spotkać, biblioteka wraz z klubem Bajki Pomagajki przygotowała ciekawą propozycję książek. Mam nadzieję, że to Was zainspiruje do świętowania Dnia Niepodległości w domowym zaciszu. Pozdrawiamy i zapraszamy do oglądania następnych filmików.